Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ta propozycja, Panie Ministrze, jest zwyczajnie głupia. Dwa przykłady Panu podam. W katalogu zadań realizowanych przez ośrodki ruchu drogowego dopłata do egzaminów z budżetu województwa jest ostatnią rzeczą, na którą samorząd województwa z własnych środków powinien przeznaczać środki finansowe. Nie może dopłacać do leczenia, do szeregu innych zadań, a powinien dopłacać do egzaminów. Szczerze się w głowie nie mieści. Drugi element. Jak już chcecie zrzucić odpowiedzialność na sejmiki województw, żeby ustalały maksymalną czy stawkę egzaminacyjną, to po co wprowadzacie tam ograniczenie 200 zł? Czy pan sobie policzył, jaka zmiana od 2013 zaszła w relacji do minimalnej płacy, do średniego wynagrodzenia? Czy pan ma świadomość, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego muszą utrzymać infrastrukturę, wymieniać samochody, mają zatrudnionych pracowników? No przecież tego z 200 zł pan nie sfinansuje przy inflacji 20%. Za pół roku to już będzie po prostu za mało. Swoje płace, problemy płacowe rozwiązaliście błyskawicznie, ale w województwach nie pozwolicie tego zrobić.